zimno dzisiaj, 6 stopni. Szukamy jakiejś alternatywy, żeby się zatrzymać gdzieś pod dachem, bo jak będą cieplejsze warunki, no to widzicie, śnieg jeszcze w górach jesteśmy. Niby nisko już, ale jeszcze nie nisko. I biwakowanie może być przykre w takiej temperaturze, tak więc może się uda jeszcze gdzieś znaleźć jakieś wolne miejsca, a jak nie, no to cóż, pod chmurką. Bo ewentualnie nad morzem to by było na pewno przyjemniej. Jakby było cieplej sobie pospać. Finujko, jak jest u ciebie? Mordo, jak jest u was? No i co jest, Marecki, za opcja? Mamy tu jakieś spanie? Ile to garnia? No przecież ja nie jestem od tego. Przecież no ja jestem od... A to się chyba zdejmuje, nie? To są plastik. Szybki. Spróbujemy to odkręcić. A masz lutownicę? No... Ja mam palnik jakby, co? Stasiu stwierdził, że na razie rozkładamy salonkę. Śpimy tutaj. 6 stopni. Kurwa, rzuca lodem tak, że już jest zimno, ale dobrze, niech tak będzie. Jakby co, to jakoś te zwłoki moje tutaj, mam nadzieję, że ten. Tam masz ten stopień gdzieś. W tamtych drzwiach. Która takiego dachowego kempingu jest taka, że trzeba rozsunąć zamek, który uszczelnia tą całą konstrukcję. Ciach, ciach, ciach. Otwiera się zaraz taką dużą klapę, bo tu trzeba wysokiego chłopa, bo ja na przykład w ogóle nie dostaję tam. Także jak jesteście niscy i chcecie taki ogarnąć sobie namiot dachowy, to może być niejaki problem. A to się to otwiera, czy się cała ten kondon składa? Co? Taka sytuacja. Albania, tu się oddycha. Dobra, zrzuca już. A, i to jest od razu dobry, żeby przykryć sobie tym. Jakieś spaczki. Czekaj, bo to chyba trzeba najpierw otworzyć drabinę, nie? Ale to musimy sobie otworzyć. Bo tak to jak nie podeprzesz drabiną, to się to po prostu przełamie. Nie, ale wiesz co, bo to jest... Może się spytam Maryckiego. I tu wszyscy widzę taką opcję. Albo nie, zobaczcie z drugiej strony. Nóżkę? No, bym wtedy wszedł tam na bagażę. Najpierw, no aha, dobra, ona się wysuwa. I co teraz? O. Kurnia, ale salonka. Daj pan spokój. I co, myślisz, my tam wejdziemy we dwóch? Kurwa, szafa, wejdź sobie. Ja zaraz, tutaj muszę sobie wziąć tę kamerę na łeb, bo nie mam jak tego nagrać. Ale gdzie tu się wchodzi? Będę druty wyciągnąć. Z tych drutów zrobić taką... Taką... tą podporę. Trochę to zawiła konstrukcja. Ta drabina jest za krótka. Trzeba ją chyba bardziej wysunąć. Żeby była pod kątem. Wiesz, o co chodzi, Stasiu? Widzisz, że ty musisz sobie bardziej pod kątem tą drabinę ustawić. Wysunąć ją. Gdzie się te druty wsadza? Nie pamiętam. Dobra, najpierw to rozłożymy, potem będę filmował. Robić? To? No. Widzisz tą rurkę? Jaką rurkę? A tam? No. Za krótki jestem. Bez drabinki tego nie zrobię. No. Lajk, śpię, serduszko. Trochę tu sztinksi. Co jest? Dobrze by tu zrobić jakiś przewiew, bo lekko kurnia zalatuje trupem. Stało, wie. Stało 13 lat, zawilgocone. Otwieraj klapę z drugiej strony, żeby był przewiew, bo człowieku tutaj będzie śmiertelne zejście. Są te na komary, trzeba Kurwa, co tu się dzieje? Nie odjeżdżaj. Przemysław. I zamknij to na komary, żeby ci nic nie wleciało. A zobaczymy jeszcze, jak na dole będzie sytuacja wyglądała. Mordko, dwa śledzie nam są potrzebne. Ty jesteś od wszystkiego. Zaznam dwa śledzie. Okej?
Idź od chłopaków, wysem. Powiedz, że dwa śledzie potrzebujesz. Bo tobie to na pewno dadzą, a mnie to nie dadzą. Nie ma szans. Sytuacja wygląda tak, że będziemy mieli dwupiętrowy. Tu pan Szafa, a tu pan Przemysław u góry. Z widokiem na góry. 6 stopni w nocy, minus 15. Będzie srogo wiało w stopę. Już to widzę. Ale Liwka powie, że ładnie, nie? Ogarnięte. Pierwsza klasa? Klasa super lux? Zaraz nagram. Też nagram, jaki tu szpej masz. Proszę. A masz czołówkę? Mam też. Oczywiście też mam najlepszą czołówkę. Myślałem, że to przyniosłeś nunchako. Patrz. I chciałeś sprawdzić, czy twoje kung fu jest mocniejsze, czy moje kung fu jest mocniejsze. Patrz. Wy 5 kilo dźwigacie na plecach, a tutaj kilogram 300 gramów. No, prezentacja. Wytrzymałość 100. Do nabycia. Do nabycia u Chińczyka. U Chińczyka? No. Ale coś te twoje pałąki źle działają. Nie, takie mają być. Masz zagłówek swoim? No nie mam. No właśnie. Ale mam silnik 3.0 diesel. I nie muszę tego targać na plecach. Dwie turbiny. A pamiętam, wiem, że ostatnio jak jechaliśmy na offroad, to kazałeś mi się spakować jak najmniej. Nie wziąłem kurtki zimowej i telepałem się przez 5 dni. Czy ci dałem kurtkę zimową? Przypomnę ci, że to ty korzystałeś z mojej. To jesteś ten co się, czy cię zabiorą, albo cię nie zabiorą. My jesteśmy, cię zabierają. My miejsce mamy na lodówkę na przykład, ale ciebie się zabraknie. Jeszcze z kieszenią. Brakowało mnie. Brakowało mi cię przez te lata. Naprawdę, gdzie ty byłeś? No, powiem ci, że Chińczyk ogarnął. Tak. Przemysław, czy mógłbyś siąść i sprawdzić? Tak. Sprawdź wytrzymałość, bo Wielczarczyk mówi, że tutaj nawet 800 kilo wytrzyma. Dobrze, zweryfikuję to. Ty swoim szerokim dubskiem to się nie zmieści. Wygodnie? Nie. No ale się nie bujaj na tym, to nie jest wygodnie, bo jest jak? Nie, no siądźcem, zobaczysz. Nie, ja to nie siadam, bo to no nie jest wygodne. Siądźcem na zwykłe, kurde, za 50 zł, 49 zł. A to kosztuje stówkę. No właśnie. Ale waży 5 razy mniej. Przepraszam, zaprezentuj swoje. Ale ja wnoszę, czy to waży... No a tu masz oparcie na głowę, masz zagłówek? Ale ja tam się oprzesz, chłopie, tam się oprzesz ile, że ja tu sobie siadam, wygodnie mam to w dupie, no weź. No i tu masz nadwyręże skręgisz. A, no popatrz, no to przecież to jest zaprojektowane na mnie. No, ale nie, Artur ma, wiesz, bo ten taki żółty, niech on rozwinie, co mieli i będziemy jego niego ładować. No dobra, no okej. Okay. Rusza się, bo to relaksująca masz, funkcja ma. Zara, dajcie mi się odpocząć chwilę. Finalnie u mnie tak wygląda zestaw. Na razie kapota idzie. Tu elegancki, dmuchany materac. Tu jest mój nowy, co mnie chomiczur namówił, śpiwór. Co ma być po prostu super. A tu jest mój stary śpiwór, co nie jest już super, ale jest. I zamykam, bo mnie komary potem zeźrą. Ciach. I mamy tu Webasto. Tylko muszę się spytać Mareckiego, czy to Webasto pozwoli mi wstać rano, czy tlenek węgla zakończy moją... Nie? Nie, no jedziemy, nie ma co... No, jest mega. Nie ma co... Dla guzdrałka. Walbon... Paweł! Na północ. Tak? Podaj guzdrałkowi. Górą się jedzie i Kosowem. Płyniemy do tego. Podaj guzdrałkowi. Do Kiesz. Proszę. Jedziemy. Komiejo, go weź od Mareckiego, wiesz co, deskę do krojenia, bo na tym stole to... Nie potrzeba deski do krojenia, bo... A wyjmij go, kurna, z... Ja pierdziel, naprawdę? Nie, zapomniałem, że włożyłem go z powrotem w to. Chodzi o to, że natniemy delikatnie. Ale za mocno, on się rozpadnie. Nie, później wychowawca był normalny. No. Sytuacja wygląda tak, że jest z nami kucharz. Nie z niemieckiej. I kucharz szykuje nam fantastyczne rzeczy. Bo na następnym roku Marecki zjeżdżał przełęczy regionów. Docenia konstrukcję, którą zrobił. Ona jednocześnie ochrania ogień. I zrobił. A wszystkie wkleiłeś, takie kiełbasy? A wersja to jest wersja oficjalna, nieoficjalna zaszła. Tak nie. Kot się tutaj zgłosił, takie kiełbasy. Że tam była taka, takie...
pod leśniczówką, tak, tak, tam było na leśnictwo i to było tak, od Irki, tak kawałek było do Irki jeszcze, a myśmy spali tutaj wyżej, no. Marek, to on lubi dawać dobre rady. To jest coś. A sam? No, o, Marecki, mam cię. Wiesz, co mężczyźni lubią najbardziej? Żeby te deski się nie przewróciły. Dwie rzeczy. Że łatwo jest dawać innym rady. Gorzej się przejrzeć samemu. No, Marecki. Ale to tłumaczył nasz Rambo, jak to z tym... Buchaj! Masz, ja się trzymam. Od dołu, od dołu. Jak najniżej, jak się da. O. To jest film o... No, bez filmu, to jest... W serialu. Nie wiem, to jest... Z Janosika. Nie, zaraz to jest smutny. Wojenny film smutny. Tak, bardzo smutny, no. I serial... Tam główną rolę gra kurwa, no. Znów wspominamy... A to jest z filmu.